Witajcie ludzie, z tej strony Enrux, a to jest kolejny odcinek informacyjny. Tak jest. Otóż to, od ostatniego czasu, no, prawie od tygodnia nie pojawiają się filmy na moim kanale. Jest ich bardzo, bardzo mało. Ale jak już wiecie, albo i nie wiecie, jest to spowodowane po prostu za małą aktywnością na moim kanale. Zero jakiejkolwiek motywacji do nagrywania, jak na razie. Jedyne co tutaj może, jak na razie to nic praktycznie tutaj mi nie daje motywacji. No odcinek Jamesa Bonda 40 wyświetleń, Deadlines 60, no to jest malutko, bardzo malutko. A na przykład patrząc pod takim poleceniem jest 131, gdzie jest prawie 50 łapek, gdzie na Jamesie Bondzie jest chyba 12. No nie jest to za dobre, jak na razie. No ciężko naprawdę jest mi nagrywać po prostu z taką małą aktywnością i bez motywacji się po prostu nie da nagrywać. A no wiadomo jak to jest. Jeszcze tak odnośnie, to tutaj wam powiem tyle, że apeluję do osób, które po prostu piszą pod polecaniem, żebym ich polecił. Jeżeli chcecie, żebym teraz was polecił, po prostu musicie być aktywnymi osobami na moim kanale. Musicie pod każdym filmem być, po prostu pisać komentarze, być aktywnym, bo naprawdę jak tak dalej będzie, że tutaj będzie tyle wyświetleń, a tutaj tyle, naprawdę zamknę po prostu swoją działalność, bo tak, to jest tragedia, co to się dzieje w Polsce z YouTube'em. Wiadomo, ci są teraz ciekawostki, które niby sam przynoszą, ale ja nie będę z siebie debila, znaczy nie mówię, że z siebie debila robią, ale po prostu nie będę dążył do tego, żeby robić cały czas ciekawostki. Nie będę po prostu się upodabniał do innych ludzi, chcę robić let's play'e, chcę nagrywać gameplay'e, Q&A i to, co mi po prostu przypadnie do gustu. A nie chcę po prostu robić ciekawostek, bo nie sądzę, żeby to w ogóle miało sens dla mnie, dla kogoś, kto woli pasją żyć, a nie tam ciekawostki robić tylko dla cały czas wyświetleń. Znaczy wiadomo, że YouTube to potrzebne są te wyświetlenia. Tu nie chodzi o zarobki, bo ja nic nie zarabiam, ale ogólnie taki odzew od fanów, jakie zarobki. Wyświetlenia to taki odzew od fanów, że wierzcie, ktoś się ogląda, a ja obecnie. Naprawdę tragiczne mam statystyki ostatnich miesięcy, wszystko spadło, średni czas oglądania, minuty wyświetlenia spadły, komentarze, udostępnienia, no właśnie, też ktoś udostępniał, więc tutaj już naprawdę ciekawie było, więc no udostępnienie 6 na przykład na Zlatanie Ibrahimowiczu, na którym jest 9000 prawie wyświetleń. Jakbyście się pytali, nie zarabiam na niczym. Niepotrzebne mi jest to, bo i tak by z tego nic nie było. Ale mam nadzieję, że naprawdę odżyjecie troszkę, że po tym takim audiologu informacyjnym jakby po prostu odżyjecie na tym kanale i będziecie chętniejsi, bardziej żywsi do komentowania wszystkiego. Naprawdę przybywa mi widzów. Niby wyświetleń też, bo mam 25 tysięcy, a ostatnio miałem na przykład 24 i nie wiem skąd to w ogóle przybywa, ale no mam nadzieję, że będziecie odważniejsi, że będziecie pisać, bo naprawdę dużo jest ludzi, którzy po prostu przestali pisać tutaj jakieś komentarze czy coś w tym stylu. No tak na przykład dając tutaj taki przykład, 66 komentarzy pod poleceniem, 16 pod Jamesem Bondem. No to już jest drastyczna katastrofa, jakbym mógł tak powiedzieć, no niestety. Tak więc tyle z mojej apelacji do was, naprawdę zacznijcie być aktywni, bo naprawdę ciężko mi się nagrywa. Jak, no są, czekajcie, zaraz zobaczymy komentarze. Come on, Deadlines. Odpalę tylko Deadlinksa. O proszę. Ja również czasami pokomentuję filmy innych, na przykład tylko tam napiszę like czy coś, pospamuję, ale chodzi mi tutaj o to, żeby po prostu coraz więcej osób na mój kanał wchodziło. Ja również będę aktywny, bo u niektórych osób jestem aktywny.
No i fajnie by było, no i takie komentarze jak, nie wiem, są fajne, że fajny film i tak dalej, ale nie wiem, czy ktoś w ogóle to ogląda, bo wiadomo jak to jest, czasami ktoś napisze jeden komentarz i to wszystko z jego strony, a później po prostu nie będzie już aktywniejszy. Tak jak na przykład tutaj, no nie wiem, Minka czy coś w tym stylu, no to nie, to albo że się rozwijam, ktoś napisał drzewko, ale ja się nie rozwijam w ogóle, stanąłem w miejscu jak kłoda stanąłem w miejscu. Odświeżyły się wyświetlenia pod Deadlinksem, jest 44, więc widzicie jak to tragicznie wygląda. Na przykład pod Gardens and ENC. Bardzo przyjemnie mi się grał w grę, ale musiałem po prostu zakończyć tą serię, bo po prostu z waszej strony nic się nie działo. I miałem tak małe wyświetlenia, że naprawdę po 30, 29 wyświetleń, 14 łapek, na przykład, nie wiem, tam były chyba 3 w dół nawet, no niby ten pierwszy odcinek przyjął się, ale to jak pierwsze odcinki zawsze są, tak więc dobra, nie będę już pierdzielił, mam nadzieję, że się ogarniecie, zmotywujecie mnie do dalszej pracy i będzie dobrze, tak więc dziękuję za oglądanie, mówię Enrux, odsłuchajcie sobie do końca, trzymajcie się i hej.